Cześć wszystkim, witam serdecznie w nowym wakacyjnym vlogu. Witam się z wami teraz, bo potem będzie pewnie zamieszanie. Będę cały dzień dzisiaj latała, a więc cześć. Mamy dzisiaj środę, ja właśnie idę na paznokcie. No nie, po prostu nie mogę się doczekać. Uwielbiam ten dzień, kiedy wychodzę z nowiutkimi paznokciami. Naprawdę uwielbiam. Potem może podskoczę na chwilkę do sklepu, żeby kupić po prostu 2-3 rzeczy, bo lodówka pusta. My byliśmy w niedzielę w sklepie, ale naprawdę kupiliśmy tylko takie najpotrzebniejsze rzeczy, bo dzieci nie były zbyt szczęśliwe w tym sklepie. Melissa naprawdę mocno podpłakiwała i było też dużo ludzi, a więc no wiecie jak to jest z dziećmi, nie za łatwo. A potem po południu jeszcze nie mam w sumie jakie mam plany. Od rana Laurent musiał jechać do pracy, a więc szybko musiał jeszcze teraz jechać, zostawić dzieci u babci, a więc pewnie te dzieci będzie trzeba odebrać potem po prostu u nas cały czas coś. No i są moje nowe pazurki, po prostu cudowne. To jest taki pomarańczowo żółty, zależy jak kto go tam widzi, ale bardzo fajny, taki pastelowy. A teraz spadam na chwilkę na zakupy. Kiedy przypomni wam się, że chyba o czym zapomnieliście i wiecie, tak wam migota w głowie, że hej, chyba o czym zapomniałam, i dopiero wam się przypomniałam, że 3 dni temu nastawiłyście pranie. To ja. Zdecydowałam się, że po prostu oleję na razie to, co mam tam do zrobienia na komputerze i po prostu usiądę na chwilę na słoneczku, żeby troszkę się wygrzać. Muszę wam powiedzieć, że mnie to bardzo dobrze robi. W ogóle jak ja mówię, bardzo dobrze robi. No jak uwielbiam się wygrzewać na słoneczku, już nie pamiętam kiedy ostatnio, tak po prostu wyciągnęłam nogi, goły brzuch i wyciągnęłam się na słoneczku. Czapa jest, Meliska śpi tutaj, a więc spokojnie będę ją słyszała jak się obudzi, a chłopaki są w Castoramie. Chyba jednak jestem z tych osób, które absolutnie czekają, bo tu jest strasznie ciemno. Ciemno. Jestem z tych osób, które nie potrafią usiąść na 5 minut. Muszę powiedzieć, że posiedziałam na tym słońcu 5 minut i już po prostu roznosi mnie energia. No, nie potrafię usiąść. Ja wiem, że to jest ogromny mój problem. Na przykład mojemu narzeczonemu to bardzo... Mojemu narzeczonemu bardzo to przeszkadza i uważa, że to jest jedna z moich wad. To jest właśnie to, że nie po prostu nie potrafię siedzieć i nic nie robić, tylko cały czas coś robię. Nawet jak zjemy, to nie ma tak, że ja usiądę 3 minuty i posiedzę i poczekam, tylko od razu wstaję, od razu znoszę z tego stołu i wiecie, rzadko jest tak, że właśnie potrafię się wyciszyć, usiąść i po prostu nic nie robić. A wiem, że takie momenty w życiu, w ciągu całego dnia są bardzo, bardzo potrzebne, ale niestety mi jest ciężko, ja się męczę, jak siedzę i nic nie robię. Kto wstał? Dzień dobry. Wstała? Dzień dobry, raczej dobry wieczór prawie, że? 16, tak? Po 16 wstałyśmy. Meliska wstała. A mama sobie robi mrożoną kawkę, znaczy na razie zrobiłam normalną i odstawię, wystygnie. Wrzucimy kostki lodu, mleczko i będzie mrożona kawka dla mamusi, tak? Mamy kapelusik, będziemy testowały. Mam nadzieję, że się uda troszkę założyć. No, bo słoneczko mocne jest w ogródeczku, tak? Słoneczko, ogródeczek, tak? Mama zdrabnia. No tak zdrabnia, niestety. Takie akcje u nas, panna na dworzu. Tak, tak, kompot myjesz. Dobra.
Nie ma już kompotu? Nie ma, wszystko wypiłaś. Puściliśmy wczoraj wodę z tego malutkiego baseniku, który tutaj był, bo problem jest taki, że dzieci cały czas wchodzą, wychodzą z tego basenu i trzeba to dobrze tutaj położyć na tarasie, a więc musimy to ogarnąć w ten weekend, żeby na przyszły tydzień już było, dlatego teraz wyciągnęliśmy malutkie, tylko taką małą wanieneczkę. No bo to jest niemożliwe, żeby wymieniać wodę w basenie codziennie, wiecie. Nawet ekonomicznie mówiąc, to jest po prostu niemożliwe. Ekonomicznie, ekologicznie i tak dalej, tak? Nie możemy codziennie wymieniać całej wody w basenie. A tu jej wlałam taką fajną, nie ciepłą, oczywiście nie zimną, ale taką fajną tą wodę. A więc może sobie siedzieć, nawet budziaka nie dała sobie ściągnąć, a więc siedź, tak. Ja sobie zrobiłam mrożoną kawkę, no i się powygrzewam jeszcze chwilkę na słoneczku. Z malutką. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Co to jest za fryzura? Dziękuję. Witam Was wszystkich w nowym wakacyjnym vlogu, chociaż wszyscy już wiemy, że jest to przedłużenie tego wczorajszego vloga. Przy dzieci czy nie moje dzieci? Nie, to nie moje dzieci, to dzieci sąsiada. Lama zabrał mi dzieciaczki do parku, żebym mogła popracować i publikować dla Was vloga, ale jak zaczęłam go montować, to okazało się, że mój vlog ma 6 minut, a więc nic z tego. Kontynuujemy dzisiaj. Dzisiaj jadę z moją mamą na 15 na mierzenie sukienek, kolejnych sukienek. Wybrałam kilka modeli i jedziemy do paryskiego buciku, żeby je pomierzyć, a więc stwierdziłam, że trochę się ogarnę. No nie wiem, czy będę robiła jakiś full make-up, no bo dzisiaj ma być bardzo, bardzo cieplutkie, bo zobaczcie tą opaleniznę. Jakaś masakra, takie mam tutaj, tu mam wrażenie, że jestem nieopalona, tutaj oczywiście jestem nieopalona, a więc to jest takie krzywe. Muszę się wystawić troszkę na słoneczko w jakiejś takiej bardziej odkrytej bluzce bez ramionczek, bo śmiesznie, naprawdę śmiesznie wyglądam. Takie prawdziwe muśnięcie słońcem. Ale myślałam, że może troszkę sobie chociaż ogarnę włosy, jakoś fajnie je zepnę. W sumie mamy dopiero godzinkę 10, ale tak naprawdę ja muszę wyjechać z domu już o 13.40. Zaraz się będę zabierała za jakiś obiadek dla dzieci, żeby miały. Lorą później położymy Liskę spać i tak naprawdę dzień cały szybko minie, bo wycieczka do Paryża to jest cała wielka wyprawa, mimo że to jest 15 km. No ale tak zawsze. Idziemy? Tak wygląda torebka dziewczyny, która jedzie mierzyć sukienki ślubne, różyczki, buty, gumy do życia, oczywiście maska jest i reszta innych potrzebnych rzeczy. Jadę po moją mamę. W tą stronę korków nie powinno być, tam pokazywało mi, że będziemy jechały jakieś 40 minut od mojej mamy, a więc spoko, ale z tego co już widzę, to w drogę powrotną ma być tragedia, podobno godzina 30, ale trudno, będziemy miały klimatyzację, bo samochodzie pokazuje 38 stopni. Ja mam taką cienutką bluzeczkę, ona jest z H&M, ale bardzo fajna, bo pełno ma dziurek, a więc jest spoko. I taką mini spódnicę. Oczywiście jadę w Adidasa, bo po korkach tak się najwygodniej jeździ. Lubię jeździć również w swoich Birkenstockach, w klapkach, ale siedziałam, nie pójdę na mierzenie sukienki w klapkach. Wolę mieć swoje trampki i potem przebiorę na obcasy, żeby być troszkę chociaż wyższą do sukienek, żeby jakoś sobie to, wiecie, wyobrazić. Oczywiście na ślub nie będę miała takich wysokich butów, jasne, że nie. No, ale te są takie najcielistsze, bo tak to mam czerwone i tak dalej. Ostatnio mierzyłam sukienki z czerwonymi i chyba jednak wolę mierzyć takimi cielistymi. Wydaje mi się, że będzie to lepiej wyglądało, a więc uciekam, jadę po Maggie i po Agę i trzymajcie za nas kciuki, żeby udało nam się wejść wszystkie trzy, bo podobno może wejść tylko jedna osoba, ale będę testować. Spróbujemy. Ale co ja mam nagrywać, jak was nie widać? Wow, intéressant, Julka parkuje, zobaczcie. Jaką mam czystą szybę, to się mamo nagrywasz. Kupy na szybie. Dobra, kupy na szybie. No to sobie tam żyjesz. Nie żyję. W ogóle nie żyję. Usuwam Julce zdjęcia, bo inaczej będzie oglądać i będzie żałować. A to było ładne. Wszystkie były piękne. Ale kupiłam sukienkę. Wow! Julia? Tak? Muszę ci powiedzieć coś. Co? Straciłaś tyle pieniędzy, co na twoją ukochaną torebkę. Nie, sukienka droższa niż ta torebka. Dzisiaj tylko zapłaciłam tyle, co za torebkę.
Jeśli pora została. Nie było takiego, że nie wiem, że coś mogłoby być inaczej. Nie, to był kupkery, założyłaś? I założyłam i tak... I od razu było, tak, to jest to, biorę to. No. No, a przecież dopiero ja jeszcze mówię, to przymierz chociaż coś innego, żeby trochę mieć porównanie. I to nie, ja to nie była żadna sukienka, którą widziałam kiedykolwiek w internecie, czy cokolwiek. Nie wiem, jakiej ona jest firmy. Ja ci nie wiem, co to jest za firma. Okej. Okay. Zadzwonisz do pani i się dowiesz, co to za firma. Nie interesuje mnie to. Jakoś się, wiesz, tak wcześniej oglądałam, a żeby była taka firma, czy coś, czy tam, to, siamto. I widziałam po firmach, a ta nawet nie wiem, co to jest. Ale to będzie moja sukienka. Mi się wydaje, że ja patrzyłam na firmę, ale mi uciekło z głowy już. Nawet, no, uciekła mi z głowy. A teraz wracamy do domku. Przyjechałyśmy kilometr. Zostało nam jeszcze tylko 16 km i 45 minut. Dobrze, i teraz zostanie mi teraz jeszcze kilka przyjazdów tutaj. Ue. Na przymiarki. Dlatego mówiłam, nie mogę kupić tu sukienki, bo ja nie będę jeździć do Paryża, żeby przymierzyć sukienek. Tam. Wiem, jedziemy. A jednak będzie tatuś musiał mnie wozić. No tatuś kazał ci kupić, nie wychodzić ze sklepu dzisiaj bez sukienki. No bo podobno ta pani też mówiła, że już czym więcej przymierzasz, tym już wcale to nie jest dobre. I ja już dzisiaj czułam, że jakbym przymierzyła jeszcze gdzieś i cokolwiek jeszcze innego, to ja już bym wcale nie wiedziała, co chcę. A teraz wiem, że... Przede wszystkim ta pani była fajna, taka normalna, w lewo zaraz skręcamy, za 60 normalna. Metrów, a nie, ten fajna, pokazuje taka prosto, normalna, to nie wiem. Fajna, jak to brzmiało. Fajna, taka normalna pani była. Nie, taka wiecie, taka normalna właśnie, to było fajne. Te supreme le photo? Jedź. On coś kręci ten, no ale dobra, ten GPS, no ale dobra, jedziemy. Tego nie wiesz? Zastanawiasz się, czy to którą... jest tył, czy to jest ta sama? Dojechałam oficjalnie godzinę 30. 25 km. Nóg nie czuję od sprzęgła. Oficjalnie macie przed sobą dziewczynę, która kupiła sukienkę ślubną. Suknię, nie sukienkę. Jaka nie mów sukienkę, mówi się suknię. O, że drogi, no nie mogę po prostu uwierzyć. Mam tonę w ogóle emocji w sobie, naprawdę nie wiem. No właśnie. Nie wiem, nie wiem. Muzyka.